Dzień dobry Państwu. Tu testerki szczęścia. Beksa Lala oraz Kaprylda. Witamy serdecznie. Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na kolejne nasze rozważania o szczęściu. Dziś będziemy rozmawiały o tym, czy przez kinoterapię, przez oglądanie filmów można jakieś szczęście osiągnąć. I jeszcze dodatkowo opowiemy o naszej fascynacji, o takim naszym wirtualnym spotkaniu z Tomaszem Raczkiem, z którym próbowałyśmy i ja, i Kaprylda znaleźć szczęście. Dokładnie tak będzie. Dokładnie. Zupełnie nie dać. I tak. Zacznę ja, ponieważ ja jestem po prostu... fanką. Jesteś raczkomanką po prostu. Jestem raczkomanką, jestem fanką. Miałam takie naprawdę bliskie spotkanie. Wielkie nadzieje i naprawdę dużo pokładałam w tym spotkaniu takich właśnie nadziei i marzeń. No ale to wszystko zakończyło się tak, jak opowiem. No tak, to oczywiście tak. Pozwolę ci za chwilę powiedzieć, tylko ja chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć naszym słuchaczom, bo ja odkryłam, że ja przez moje poprzednie słuchawki to ja tak krzyczę, ja normalnie krzyczę, bo ja nie słyszę, czy ja głośno, czy cicho mówię, więc ja sobie specjalnie dla was teraz zmieniłam słuchawki i mam nadzieję, że teraz będę normalnie mówić, nie będę na was krzyczeć. Znaczy, to nie było na was, to było do was, ale trochę za głośno, także przepraszam za wszystko i mam nadzieję, że teraz już będzie ekstra. Oddaję głos Kaprylcie. Przepraszam, Beksalali. Kaprylda, oddaję głos. I cały czas tylko o sobie ja myślę. Ja też te Kapryldo lepiej słyszę i naprawdę jestem zadowolona z tej przemiany słuchawkowej. Także proszę Państwa, zmiany są dobre. Zmiany są dobre. Dobre zmiany są dobre, niedobre tak zmiany są tak niedobre. Jest. O, taka tak mądrość jest. Nasza okay. Kapryldowo-Beksalalowa. Więc także słucham cię. A nie zaczyna się zdanie od więc, ale podobno. Opowiem o tym, jak w ogóle doszło do mojej fascynacji panem Tomaszem Raczkiem. Powiem, że zakochałam się w jego głosie. W jego głosie zakochałam się już jako dziecko. Właśnie to nie wiem, czy on już był jako dziecko w telewizji. Może jakoś trochę później, takie większe dziecko. Zawsze, gdy go słyszałam, to po prostu zamierałam. Ten głos na mnie działał kojąco, uspokajająco i ja nawet nie widząc go, tylko słysząc, to czułam się o wiele lepiej, gdy on coś opowiadał. On mało, że ma piękny głos, pan Raczek, to jeszcze oprócz tego fascynująco opowiada. Tak fascynująco. Hipnotyzująco. Hipnotyzująco, że człowiek się po prostu wciąga i tak podąża za nim i czuje się, jakby był w jakimś innym świecie. W ogóle wszystko to, co na zewnątrz, jest nieważne. I tak właśnie na mnie zawsze działał ten głos. Oglądałam Perły z Lamusa z panem Zygmuntem Kołużyńskim, gdy prowadził. Powiem, że nie zawsze oglądałam te filmy, ale uwielbiałam słuchać, gdy oni o tych filmach rozmawiali. No, a zwłaszcza pana Tomasza. Uwielbiałam, gdy on z tym swoim pięknym głosem zaczynał mówić. To było dla mnie wielkie ukojenie. I nawet pamiętam, że miałam takie marzenia i do tej pory właściwie, jeszcze do niedawna miałam takie marzenia, żeby był moim bratem. Gdyby była możliwość jakaś adopcji, narodzeństwo, to ja naprawdę byłabym bardzo chętna. Pierwsza w kolejce, tak, żeby zechciał być moim bratem. Ja nawet miałam takie marzenia, że może kiedyś się okaże, że na przykład jego mama urodziła bliźnięta i gdzieś, nie wiem, wskutek jakiejś pomyłki, jakiegoś nieporozumienia zabrano mnie do zupełnie innej matki i po prostu po latach się okazuje ta prawda, że ja jestem siostrą Tomasza Raczka i mnie tam oddają do jego mamy i ja po prostu go słucham i on jest moim bratem. Takie miałam marzenia. No i byłam z nim w takich
trudnych momentach dla niego, właśnie nad nim trudnych, no takich na pewno emocjonalnych. Pamiętam jego coming out. Pamiętam też, że zaczęłam się fascynować książkami jego partnera, Marcina Szczygielskiego. Uwielbiałam je czytać i po prostu zawsze mnie poruszały, zwłaszcza Poczet Królowych Polskich. Pamiętam, że zrobił na mnie ogromne wrażenie i kilka razy wracałam do tej książki i ją tak przewracałam w te i we w te. Tak, mam kilka takich książek, gdzie sobie lubię od czasu do czasu czytać fragmenty, takie wybrane, ulubione. No i tak właśnie robiłam. No i pamiętam jeszcze jego kultowe rozmowy, on świetnie wywiady przeprowadzał, więc to naprawdę każde takie spotkanie z nim to było dla mnie duże przeżycie. Mhm. Pamiętam, że nagle zniknął z telewizji, że nigdzie go nie było. Zaczęłam się martwić, matko, czy tak wcześniej na emeryturę, czy w ogóle może wyjechał stąd, może już nigdy nie usłyszę niczego nowego. Szukałam sobie tam jakichś starych audycji po to, żeby tylko tego głosu poszukać. No i zaczęłam fascynować się YouTube'em, słuchałam wielu takich motywujących programów, czy programów o szczęściu, bo ja cały czas, jak wiecie, tego szczęścia szukam. Więc właśnie już go szukam od lat. No i nagle znalazłam Tomasza Raczka w YouTubie. I to był dla mnie taki podniosły, wielki dzień. Mm-hmm. Ja pamiętam, że chyba nawet rozpłakałam się, że nareszcie słyszę ten kojący głos. I wspaniale prowadził recenzje, opowiadał o filmach, ale oprócz tego miał takie swoje piękne przemyślenia, piękne historie, które się u niego tam nazywało, że to jest część premium, i często te części premium to były ciekawsze od recenzji filmowych, powiem szczerze. I byłam tak zafascynowana, że praktycznie zaraziłam tą swoją fascynacją osoby takie, no takie osoby moich przyjaciół, których poznałam w YouTubie, i oni też zaczęli oglądać. I też znaleźli coś w tych opowieściach. Szczególnie miło mi było, gdy również Kaprylda zaczęła tam pisać komentarze. Ja, jeśli chodzi o komentarze, to było to u mnie tak z pewną dozą nieśmiałości, ponieważ komentarze, które były pod recenzjami pana Raczka, były pisane przez tak mądre osoby, tak pięknym językiem i z tyloma mądrymi słowami, że miałam wrażenie, że ja nie dorastam i po prostu skompromituję się, jeżeli tam coś napiszę. Chociaż wydawało mi się do tej pory, że pisałam zupełnie nieźle, ale jakoś tak ten kanał i to, że on to będzie czytał, to co ja napiszę, pan Raczek, to mnie tak onieśmielało, że naprawdę długo, długo nic nie pisałam. Potem z kolei zaczęłam pisać takie podlizujące się komentarze. Naprawdę. No coś ty. Naprawdę nic takiego, wiesz, nic takiego konkretnego, nie? Tylko tak, tylko o tych opowieściach właśnie jakichś, nawet kiedyś pamiętam, że taki komentarz gastronomiczny nawet taki miałam, że jak tort, nie? Że tam część premium jak wisienka. Tak. Ale wiesz, ja myślę, że jemu to się bardzo podobało, bo ja zauważyłam, że on często właśnie osobom, które właśnie takie miłe dla niego komentarze pisały, no jak nazwałaś, podlizujące, to on często dawał serduszka takim osobom. Myślę, że on jako wrażliwy człowiek to po prostu, no to mu sprawiało radość, że ktoś go docenia, że ktoś go podziwia. Także ja myślę, że to tak... Że lubi pochwały, tak? Tak, że myślę, że trafiłaś w punkt po prostu. No ale nie chciałam pisać tylko takich, tak? Dokładnie. Nie chciałam pisać tylko tak, chciałam napisać coś takiego, chciałam pisać też coś rzeczowego bardziej. Ja też to jest też nie mam... mojej miłości. Oczywiście, nie mam na myśli tutaj, że pan Raczek jakiś taki próżny jest, że tylko jest łasy na pochwały, nie? Tylko po prostu on na pewno doceniał bardzo, no takie komentarze, było mu miło i z tymi serduszkami swoimi odwzajemniał po prostu. Pocieszyłaś mnie, bo ja takiego komentarza
lekarza, właśnie dwa takie gastronomiczne, takie porównanie do jakichś ulubionych potraw. Mhm. Nie no, nie chcę tego usuwać, bo są tam serduszka, ale, ale nie może. Nie szczycisz się tym? Nie szczycę się tym i później na pewno pisałam, tak gdy się ośmieliłam. No, gdy zauważyłam, że ona jakoś reaguje, to takie były bardziej rzeczowe i takie przemyślane te komentarze, a nie takie tylko z myślą, żeby jemu się spodobało, bo przedtem to dokładnie z taką myślą pisałam, żeby jemu się to podobało, nie? Żeby było mu miło i żeby mu się podobało, a później to, znaczy też wiesz, nie była mnie sympatyczna, ale chciałam być taka rzeczowa i coś o tej recenzji napisać i coś o tej części premium, coś takiego rzeczowego, a nie tylko same tam peany piać. Chociaż mogłabym bez końca, naprawdę mogłabym bez końca. No i tak, cieszę się, że właśnie zachęciłam moich przyjaciół do słuchania, bo to naprawdę są bardzo wartościowe audycje i bardzo wartościowe części premium i naprawdę pan Raczek jest niezwykłą osobą. I później jeszcze zdarzyło się tak, że pan Raczek został doceniony przez Radio Nowy Świat. I zaproszono go tam do stałej współpracy. On tam jest redaktorem, który prowadzi co niedziela program o filmach. To się nazywa Raczek Mówi. Jak tylko o tym usłyszałam, że będzie w radio, no to oczywiście zaraz zostałam patronem tego radia. Powiem, że tylko dla niego, naprawdę, bo w pracy ja nie mam czasu słuchać radia. No, czasem z rzadka coś tam się zdarzy w drodze z pracy. Przedtem słuchaliśmy cały czas tu trójki, a w tej chwili no, nie mamy możliwości takich sprzętowych i powiem lokalowych, żeby słuchać Radia Nowy Świat, ponieważ pracujemy w Open Space i tu no, jest wiele osób, które mają inne preferencje radiowe, także my raczej z tym Radiem Nowy Świat byśmy tu się nie przebili, więc tym patronem zostałam tylko dla pana Raczka, po to, żeby słuchać tych niedzielnych audycji. Tam po prostu zawsze z zapartym tchem wyczekiwałam, że mało, że głos w YouTubie, to jeszcze tak na żywo z eteru usłyszę, to było, właśnie to nie z eteru, to też z internetu, ale, no, ale to tak dla mnie brzmiało, jak kiedyś ze starej trójki, której uwielbiałam słuchać. No, opowiem, że do czasu, ja nie byłam nigdy jakąś kinomaniaczką, ja byłam tylko raczkomaniaczką i do czasu właściwie tych recenzji YouTube'owych i tej audycji radiowej, to ja taka byłam bardzo szczelnie zamknięta filmowo w takiej swojej puszeczce i oglądałam tylko filmy, które nie poruszają we mnie jakichś negatywnych emocji. Nie chciałam płakać, nie chciałam mieć głębokich, żadnych takich przemyśleń, poruszeń, albo żeby film zostawał we mnie na bardzo długo, bo ja jestem nadwrażliwcem i życie mi funduje dużo takich emocji. Nie chciałam po prostu fundować sobie takich emocji jeszcze dodatkowo filmami. No, po prostu mam tę psychikę przedziwną. Wszystkim się poruszam, mimo że sobie mówię, że nie i udaję przed wszystkimi, że nie i że jestem twarda, to jednak niestety, ale... Tak, rozum co innego drży. Serce, co innego. I oglądałam praktycznie, przyznaję się, tak, Kapryl, dowiedz to, że ona do pana Raczka napisałam, że oglądałam przez długi czas tylko komedie romantyczne, ewentualnie to takie kolega nazwał filmy pocieszające dla osób takich age plus, że to można się zakochać i po 60, nie? takiej miłości w starszym wieku, ale właśnie to ogólnie tak, komedie romantyczne, dobrze się kończące. Uwielbiałam wszystkie listy do M, puszczałam sobie to po kilka razy, były tam kultowe tam różne teksty, sceny. Tak właśnie żyłam, a dla pana Raczka od środka otworzyłam się otwieraczem z tej puszki i po prostu wyszłam na zewnątrz zupełnie. Otworzyłaś się. I pogrążyłam się w emocjach. A powiedz mi, Capryldo, jak to u ciebie wygląda z tymi filmami? Czy one też ciebie tak poruszają? Jakie ty filmy oglądasz?
co dla ciebie jest ważne, dzięki czemu czujesz się jakoś lepiej. Mm-hmm. Filmowemu. Mm-hmm, oczywiście. No wiesz, chyba troszeczkę podobnie to u mnie wygląda jak u ciebie, aczkolwiek troszkę inaczej. Powiedzmy. Podobnie inaczej. Tak, tak. Znaczy to wyglądało tak, że ja w pewnym czasie na przykład też ja się... Teraz mi się trochę zmieniło, tak nie wiem, bardziej poważna się zrobiłam, ja nie wiem. W każdym razie było tak, że ja od zawsze to ja byłam taka, pomimo też mojej nadwrażliwości i różnych problemów, stresów, to ja zawsze byłam wesoła i ja uwielbiałam się śmiać, po prostu cieszyć się, żartować, wydurniać. Dlatego był bardzo długi okres czasu, kiedy ja te wszystkie tak zwane bajki oglądałam, czy jakieś tam Shreki, co tam jeszcze z tych bajek? No to Pixara. Auta, tak. Pixara, nie? Te disneyowskie takie animacje. A jeszcze też? Tak, kurczę, akurat tutaj tak kiedyś oglądałam i tak średnio, no ale auta jak najbardziej, w każdym razie, no po prostu, Madagaskar, Król Julian, wiesz, ja pamiętam jeszcze w pracy miałam taką ekipę, gdzie w pewnym momencie przyszła nowa osoba i ona też uwielbiała oglądać te wszystkie animacje i my po prostu... Podejrzewam, że jest wiele osób, które potrafią sypać tymi tekstami z bajek, jeszcze powiedzmy, powiedzieć to jak Król Julian, nie? I po prostu i fajnie było tak się dogadywać w ten sposób, że nie wiem, zrobić coś i powiedzieć taki tekst, gdzie ktoś to zrozumie, nie? I wszyscy się będą śmiać, bo będą wiedzieli, o co chodzi. Więc to był taki etap, gdzie tylko to było takie trochę właśnie, też takie chyba zamknięcie w puszce, wiesz? I to było takie, że lubiłam te animacje, później też dużo komedii oglądałam, no wie, tak jak właśnie, jak mówię, głównie dlatego, że uwielbiałam się śmiać, do tej pory jeszcze lubię, tylko może już nie jest to dla mnie aż takie ważne. No i tak to wszystko wyglądało, a później przyszedł taki duży przełom w moim życiu, kiedy właśnie porzuciłam tą robotę, w której od kilkunastu lat siedziałam, no i nie było tam fajnie, no ale przyszedł czas, kiedy... Tylko ludzie niektórzy fajni. No właśnie, i przyszedł czas, kiedy przez parę miesięcy no siedziałam na bezrobociu, no niestety. To z jednej strony było fajnie, bo odetchnęłam, z drugiej strony gdzieś ciągle z tyłu głowy było ta myśl, że jednak brak tej stabilizacji, brak pracy, lęk przed tym, co będzie. No i tak też w tym okresie czasu, nie wiem, może to były nudy, a może po prostu ja już na tyle odpoczęłam, że to coś zaczęło we mnie tam dojrzewać, bo czasem też mam coś takiego, że jak coś bardzo mi przeszkadza, ogranicza mnie, jakiś lęk, no to ja jednak staram się, jeśli mogę, to stawić temu czoła. Więc naszła mnie ochota na horrory, proszę ja ciebie. Wow. Tak, tak. I był czas, że właśnie... No tak codziennie przynajmniej jakiś tam jeden horror sobie obejrzałam. No nie było mi łatwo na początku. Być może nie mogłam, już nie pamiętam. No to był też też czas, kiedy zaczęłam grać w gry też horrory typu survival, czyli potwór jakiś cię goni, a tu uciekasz, żeby cię nie zabił, nie? I to była jakaś taka, wiesz, nagle mi przyszła taka konfrontacja z moimi lękami. No ale właśnie też wtedy odkryłam, oglądając te horrory, że w tych filmach tak naprawdę nie przerażają mnie te wszystkie straszydła, tylko mnie przeraża ten pierwszy etap filmu, kiedy ja nie wiem, czego ja się boję. I to tak jakby był taki, nie wiem, uzewnętrznienie mojego lęku przed nieznanym, nie wiem, jak to nazwać. A ty się bałaś tych niespodziewanych, że coś nagle wyskoczy? Czy tak, tak, że coś straszy, coś, jest tam coś złego, ale to jest ukryte, to się gdzieś czai. Ja nie wiem, co to jest. Bałam się, to taki lęk irracjonalny, tego momentu. I w chwili, ale to w każdym jednym horrorze, jak już, przepraszam, że tak powiem brzydko, że ta morda wstrętna się pokazała, to
było tak, że ja nagle zaczynałam się śmiać. W środku horroru ja się zaczynałam śmiać. Co to jest w ogóle? Ja się tego boję. Co to, kurde, jakaś taka morda, taka dziwna, nie? Już nawet pamiętam scenę z jednego filmu, gdzie właśnie pokazała się ta twarz demona. To była scena, gdzie medium jakieś tam próbowało skontaktować się z tym duchem, czy z tym właśnie z tą złą siłą, nie? I w pewnym momencie ta medium, bo to była kobieta, zobaczyła twarz tego demona, ale to było coś takiego, że taki ucharakteryzowany taki niby demon, ryj taki, nie? Jej się wyłonił tak jakby zza pleców jednej z osób, które tam były, nie? I to nie? Jak ja zobaczyłam... Wiesz co, ja w tym momencie zatrzymałam ten film, w tym momencie, kiedy, czy nawet cofnęłam i zatrzymałam w momencie, kiedy ta mordka się pojawiła, i ja przez parę minut się śmiałam po prostu. Jak ja na to popatrzyłam, to wiesz co, ja sobie wyobraziłam tego aktora ucharakteryzowanego na tego diobła, który pokazał gębę i w jego oczach ja to, wiesz, tak sobie wyobraziłam, wczułam się w jego rolę, nie? I on zrobił to, nie? I tak patrzy na tą ekipę z tyłu, dobrze było, nie? Ale już kończmy, bo ja się ugotuję zaraz w tym futerku, nie? I w tym momencie właśnie odkryłam, że właśnie co mnie tak naprawdę przerażało w tych horrorach. I powiem, że później to mi przeszło i jakoś tak czasem mnie najdzie, że oj, może jakiś horror bym obejrzała, ale to już nie jest to. Więc ten etap mam za sobą. I powiem ci, że też w tym momencie, no może też jak się wkręciłam właśnie w Pana Raczka, to też więcej seriali, w jakichś tam filmów później zaczęłam oglądać. No ale niestety u mnie jest taki problem, że ja jestem trochę zapracowana teraz już jednak i mam mało czasu. Więc powiedzmy, w tym momencie to jest tak, że powiedzmy jakiś, potrafię się wkręcić w jakiś serial. No też pamiętam, że były seriale, które ty mi poleciłaś też, dlatego że pan Tomek Gambit polecił. Królowy. No chociażby, bardzo mi się spodobał, tak? Super, nie? Super serial, nie? Ale też powiedzmy sama też wkręciłam się w na przykład w taki serial o wampirach, taki paradokument, komedia. O, pamiętam, też tak. Oglądałam, trochę fajne. Tak, tak, fajne, tak. Tylko też tak nagle urwałam i później już musiałabym się od nowa wkręcić w to, bo teraz z kolei jestem na etapie oglądania serialu o pewnym Diable, bardzo uroczym. Tak, i powiem ci, że... Widziałam tego Diabla. Tak, przystojniaczek, nie? Bardzo. Tak, tak. Jeszcze ten jego brytyjski akcent, no powalający po prostu. Więc w każdym razie u mnie to, na tym etapie to tak wygląda, że jak mam dużo pracy, jestem bardzo zestresowana i mam chwilkę wolnego czasu, to właśnie siadam, włączam sobie jakiś serial właśnie, coś, przy czym odetchnę, taki odmurzacz troszkę. O, Sexify jeszcze sobie przypomniałam. O, nie, no to też rewelacja, po prostu rewelacja. Polska produkcja, ale po prostu rewelacyjna i z tego co wiem, to na świecie serial odniósł sukces i nie dziwię się, no po prostu, a już oddychanie pewną częścią ciała to już kultowe. Tak. Ach. Tak to sobie nad czasem piszemy. Tak, no, tak jest. Także mówię, teraz jestem na tym etapie, że oglądam to, po prostu to, na co mam ochotę, wtedy, kiedy potrzebuję, kiedy mam na to czas i wtedy to rzeczywiście sprawia mi przyjemność i daje satysfakcję. Także u mnie tak to wygląda. No wspaniale, ja ci powiem, że u mnie to będę kontynuowała jeszcze. Oczywiście. U mnie to tak wyglądało w pewnym momencie, że stało się to przymusem dla mnie, naprawdę czymś takim wiszącym, oglądanie filmów i seriali. To doszło do tego dlatego, że w programie radiowym pana Raczka zadawał prace domowe. Były to filmy, seriale i później zachęcał do pisania recenzji i najciekawsze i najlepsze recenzje czytał na antenie. No i powiem, że napisałam pierwszą recenzję Gdzie jesteś, Bernadette, do takiego filmu. Bardzo mi się ten film podobał. I od razu ta recenzja została odczytana w radio. To było tak miłe, że ja się... Taka osoba szukająca szczęścia najczęściej ma niską samoocenę. Takie jest ze mną.
Więc to, że pan Raczek przeczytał w radiu moją recenzję, to było tak podniosłe wydarzenie, że ja o tym powiedziałam w pracy i nawet napisano o tym w intranecie. I kiedy ta audycja była i o której godzinie i co ja tam napisałam, no właśnie ta recenzja była tam przytoczona, no i później dostałam takiego maila, że pan Raczek dla mnie 2 bilety do kina na dowolny seans tam w jakiś od dnia takiego do takiego przeznaczył. Tak, ale to było właśnie już tak. Takie wyróżnienie. Takie wyróżnienie to było. I poszliśmy do kina z mężem, byliśmy jedyni na sali, bo to właśnie było w tych czasach covidowych. Mieliśmy VIP-owskie fotele, także naprawdę było to bardzo sympatyczne. Ale ja chciałam więcej. Chciałam czuć po prostu tę przyjemność coraz częściej, żeby jak najwięcej moich recenzji było czytanych. Więc skręciłam się zupełnie w oglądanie seriali i filmów. Ja bardzo dużo pracuję, naprawdę jestem po prostu zarobiona i nie mam czasu prawie wcale, więc ja oglądałam seriale i filmy w autobusie, rano, gdy wracałam, w czasie przerwy w pracy, w każdej wolnej chwili ja oglądałam, pamiętam serial Babylon Berlin, który ma 28 odcinków, ja musiałam go wchłonąć w ciągu 7 dni i ja to zrobiłam. To brawo dla ciebie, naprawdę, szacunek, że dałaś radę. Ja to zrobiłam, ja wracałam, ja po prostu się niczym nie zajmowałam, tylko po pracy włączałam telewizor, bo akurat wtedy nie miałam tego HBO Go w telefonie i oglądałam to na HBO On takie, nie, od, 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 nie wiem. W każdym razie tam jeden odcinek jakby był do tyłu. Także rozumiem. Jeżeli akurat serial leciał na bieżąco, to tam trzeba było tydzień poczekać na ten odcinek, który jest na HBO Go. Okazało się, że ja go mogłam, że ja mogłam mieć, ale ja po prostu nie potrafiłam tego zainstalować. Dobra, w każdym razie oglądałam takie telewizję. Takie powtórki były. Tak, no coś takiego. Nie spałam chyba, nie wiem, no chodzi o późno spać, nie dosypiałam, ledwo przytomna, jechałam do pracy, no ale tak bardzo chciałam to obejrzeć, żeby móc napisać tę recenzję. No i znów ta recenzja, jej fragmenty były odczytane. I to dla mnie była no, taka radość i takie szczęście, że ja po prostu byłam wkręcona jak na haju, chodziło, po prostu to było jak narkotyk. To oglądanie i to pisanie, i słuchanie recenzji w YouTubie, i pisanie tam komentarzy, to po prostu było takie moje życie. Właściwie ważniejsze chyba od wszystkiego, co się działo dookoła. Zupełnie się wciągnęłam. Nie wiem, czy to była kino Passana, bo kino Passana, tak pan Raczek napisał taką książkę. Chodzi o to, że filmy powinny działać chyba jak medytacja uspokajająco i wyciszać. Ja to się nakręcałaś bardziej. A ja się nakręcałam coraz bardziej. Jeśli chodzi właśnie o książkę, to też ją wygrałam, ale to nie było tak, że to już z własnej woli mi pan Tomek te kino Passana podarował, tylko tam są ogłaszane konkursy od czasu do czasu w radio. Tak, i ja napisałam odpowiedź i wygrałam. Wtedy pamiętam, był taki wielki dzień. Jako pierwsza chyba, tak? Tak, tak, jako pierwsza muszę wysłać, tak. Już nawet nie pamiętam, jaki to był konkurs. W każdym razie to był taki wielki dzień, powiedział pan Raczek wtedy, że pani Beata zdominowała właśnie już. Peksalala, dobrze. Wszyscy wiedzą, że pani Beata, bo i tak wiadomo. Nie będziemy tego wycinać, dlatego że i tak w radio wiadomo, jak ktoś odsłucha audycji, to tam jest pisane, mówione, że pani Beata. Więc niech będzie. Beata za albatrosa, jakby co. Tak, jakby co tak. Pani Beksalala dzisiaj jest gwiazdą tego odcinka, ponieważ był jej wiersz, była jej recenzja i jeszcze wygrała nagrodę. Także no tak było. No i zrobiłaś coming out teraz. Tak, teraz zrobiłam coming out, tak. W każdym razie, jeżeli już o wierszach mowa, no to właśnie w związku z tym, że ja piszę wiersze, a te filmy powodowały we mnie takie emocje, że ja czułam potrzebę pisania o czymś, co tam przeżyłam, no to wysyłałam te wiersze do pana Raczka i on te wiersze odczytywał. Praktycznie w każdej audycji był czytany mój wiersz. I czasem była to rymowana
No, tak. Czasem była to rymowana recenzja. Czasem był to taki wiersz na temat związany z, no, z jakimiś emocjami, które we mnie powstały po obejrzeniu filmu. No, ale w ogóle zaczęło się od takiego wiersza, który ja umieściłam na YouTubie, bo tak jako komentarz, który miał odzwierciedlić to, jak ja się wspaniale czuję na kanale pana Raczka, no i potem jak wspaniale się czuję w jego audycji radiowej. I pozwolisz, kapeldorze, odczytam, bo ja te wiersze mam przygotowanych mnóstwo, ale może już nie będę wszystkimi zanudzać naszych słuchaczy. Odczytam ten pierwszy, od którego się zaczęło, który nie był recenzją, ale był odczytany w radio. I bardzo dał mi taki power, dał mi takiego kopa po prostu, co było coś wspaniałego. Tak na co dzień chodzę w kapciach, przykurzona i zgarbiona. Wzdycham, marzę o obcasach. Bardzo pragnę być szalona. Nie wariatka, tylko wulkan. Mistrz komentów i recenzji. Skrzydła nowe wciąż hoduję, bo mi stare gdzieś ugrzęzły. Tu uraczka skrzydła rosną. Tu obcasy mam, nie kapcie. Na recenzje nowe czekam, piękne słowa i relacje. I choć kiedyś jedna pani powiedziała mi, tyś plewa, ja się wcale nie zniechęcam, bo mi tutaj serce śpiewa. I gdy raczka słyszę mowę, to mam szpilki odlotowe. I gdy zechcę wzmocnić skrzydła, wpadam w raczek, mówi sidła. Dzięki, Raczku, że zachęcasz, żebym filmy oglądała. Dzięki za twe części premium. Tak słuchałabym, słuchała. Taki prosty wierszyk. Teraz trochę śmieszny po tym, co piszę, ale chciałam swoje emocje wtedy wyrazić. A wiesz? I on to odczytał. Nie wiem. Nie wiesz? A wiesz, ja pamiętam ten wierszyk. Ja pamiętam i on ci wtedy odpisał, że ja sobie zapiszę ten wierszyk, a ja nawet odpisałam ci w tym komentarzu też jakimś takim moim skromnym wierszykiem, tak? Tak. Było. Coś tak było, ja to pamiętam bardzo dobrze, wiesz. Tak. Ja jeszcze później napisałam drugi wierszyk, teraz sobie przypominam, muszę go znaleźć. Tam było coś o takiej, że Raczek taką kawiarnię stworzył, nie? Tak, było, było. Że pijemy kawę, jemy ciastka, huśtamy się. A, to było, już wiem. To było pod takim filmem o jakimś wrednym dziadzie, pamiętasz? O jakimś dokumencie, bo ja tam pamiętam, że tam napisałam coś, że wisi wielki napis wrednym dziadom wstęp tu wzbroniony, coś takiego. Coś było, ale co to? Czy paskudnym dziadom? Nie pamiętam tego filmu. No. Muszę to znaleźć. To było, wiesz co, to był taki film dokumentalny, ja go nie oglądałam, ale a później mi jakaś osoba zachęcała do obejrzenia. Słuchaj, to nie o pani Joli, która znalazła miłość po 70. To nie było o tym fotografie? Nie. Nie. To, co fotografował sławne osoby. To było dawno. To było o wiele, wiele dawniej. To było gdzieś w październiku ubiegłego roku. No myślisz, że ja pamiętam. Joli. No, aha. Nie, ja mówię aż o tym, tyle nie pamiętam. O tym filmie. No. Dobra. Dobra, spoko. Musimy to obejrzeć. No. W każdym razie było tak, że ja tyle tych wierszy tam napisałam. Ja siedziałam w napięciu po prostu takim. Matko, kiedy odczyta? Kiedyś było tak, że odczytał na samym początku. To było po filmie Stewardessa, ale akurat tego wiersza tu nie wydrukowałam, bo to był taki film recenzja. Przeważnie czytał pod koniec. No i później ja pamiętam, że jeszcze na Facebooku, bo tam jednocześnie gdy była audycja, to na Facebooku słuchacze pisali i tam o, wierszyk pani Beaty, nie mogę się doczekać, uwielbiam wierszyki pani Beaty. No, to było bardzo przyjemne, naprawdę, bardzo ja odlatywałam. Miłe, no. Tak. I w pracy tu czasem o tym opowiadałam, to dotarło u nas do kadr nawet i tu ze mną wywiad przeprowadzono o tej miłości do pana Raczka. I wiersze moje tu publikowano w intranecie, nawet do tej pory wisi jakiś wiersz, taka jest tablica z ogłoszeniami w kuchni, tam wisi, też ktoś z kadr tam wydrukował. No jestem pod wrażeniem. Tak, tak. Jeszcze pamiętam, że nawet gdy pan Raczek zapowiedział, że będzie audycja nie o filmie i nie będziemy niczego recenzować, bo to była audycja 1 listopada, to ja też napisałam wiersz taki o osobach, które odeszły w ostatnim roku. Pamiętam, że ktoś na Facebooku wtedy napisał, czy może tam ktoś umieścić i pan redaktor, pan Kacper Siedlecki, redaktor tej audycji tam zamieścił ten wiersz, że bo ktoś tam sobie chciał skopiować. I pan Raczek go tak pięknie przeczytał, że po prostu łzy ciekły.
i pozwolisz, że jeszcze odczytam ten wiersz, już nie będę więcej zanudzać, tylko jeszcze jednym na koniec, ale no, ten wiersz... Proszę bardzo, czytaj, no. To nazwałam wierszem o aniołach. Ten wiersz. Między ludźmi są anioły. Nie chcą jeść, nie chcą spać. Nie chcą zniknąć w szarym tłumie. Marzą, by na głowie stać. Ich rodzice są zmartwieni. Pragnąc w rodzie adwokata, mają córkę oszalałą, mają syna półwariata. I gdy dzisiaj nostalgicznie o lustrzanej stronie myślę, to przychodzi mi do głowy, dbajmy wszyscy o anioły. Kto za lat, powiedzmy 200, wspomni pana adwokata? Pewnie nikt. A piękny anioł będzie tu już zawsze latał. Film, muzyka i powieści, i galeria z obrazami. Wszystko sprawia, że anioły są tu zawsze razem z nami. Tutti Frutti, Moritz, Spartak, Karuzela z Madonnami. Lat 40 co minęło. Będą tu latami z nami. Dobrym ludziom z biur i fabryk, z korporacji, z instytucji też powinno przyjść do głowy, żeby zadbać o anioły. Tak. Pięknie. No, bardzo piękny, wzruszający wiersz. Taki wiersz o artystach. I to właśnie dokładnie sobie tu przypomniałam tych, którzy odeszli wtedy w 2020 roku. No i tak to wszystko pięknie trwało. I moje wiersze były czytane. No naprawdę, to tak sobie tu wydrukowałam, patrzę, to sama jestem poruszona tymi wierszami. Na przykład, o, może jeszcze jeden? No, proszę bardzo. Ale już ostatni, no. Naprawdę. Później będzie potem jeden na koniec. No. A ten jeden jeszcze odczytam i później już nie będę zanudzać wierszami, zostawię tylko ten ostatni na koniec na zakończenie tej historii, tak, które napisałam, po zakończeniu tej historii. Teraz co taki wiersz do filmu Sound of Metal, to był film o perkusiście rockowym, który zaczął tracić słuch i o jego wejściu w życiu świat osób głuchych. Ja na tym pamiętam, że byłam w kinie. Wtedy otworzyli na chwilę kina, bo był taki czas, że bardzo długo był zamknięty, otworzyli je na chwilę i ja z tego od razu skorzystałam i po prostu po pracy taka ledwo ciepła dojechałam. Tak było. Dojechałam tam jeszcze gdzieś do centrum i poszłam na film, później wróciłam późno do domu. Walnęłam się spać i rano znów do pracy. No tak to się działo. Dla pana Raczka wszystko. Żeby, no dla siebie też, tak? Żeby pisać i żeby być chwaloną. Wiersz Sound of Metal. Nocą wcale nie jest cicho. Jak nietoperz wszystko słyszę. Samochody, galaktyki, do snu hałas mnie kołysze. Słyszę szepty i oddechy. Słyszę, jak się słowik trudzi. A niekiedy, gdy wiatr niesie, słyszę nawet myśli ludzi. O tym, że nie mogą zasnąć, że się boją małej myszy. Jak tu przestać czasem słyszeć i odpłynąć statkiem ciszy? Taki króciutki, ale taki właśnie o tym, że czasami niesłyszenie nie jest wcale takie złe. No, wiesz, jakbym po prostu o sobie samej usłyszała teraz ten wiersz, wiesz? Tak? No. A jak bardzo mi miło. No, naprawdę. No właśnie, taka cisza w głowie, tak? To jest to, do czego my zmierzamy, szukając tego szczęścia. No i tak, było to tak właśnie, jak aż się rozmarzyłam, jak było pięknie, ale zaczęły nadchodzić takie nade mną takie, pojawiły się czarne chmury, bo ja zauważyłam, że czekam w takim napięciu czekam na to, że pana Raczek odczyta mój wiersz. Czasami słuchałam tych audycji z moim mężem i po prostu ja na przykład, nie wiem, w 30 którejś minucie zaczynałam płakać. I nie przeczyta, zaczynam po prostu ryczeć. Mój mąż przeczyta, na pewno przeczyta, wiesz, uspokajał mnie, ale też siedział w napięciu, no po prostu doszło to do jakiejś takiej paranoi. No tak, trochę coś niefajnie. No. Tak. I na 2 minuty, wiesz, przed końcem odczytywał, nie? No i wtedy mi odpuszczało. No później to już doszło do tego, że ja tych audycji zaczęłam słuchać po prostu z tego, na drugi dzień. Jako coverów z
ja tam, prawda, jako ten patron mogłam sobie odtworzyć audycję, więc sobie tam i odsłuchiwałam. I tylko po komentarzach na Facebooku orientowałam się, czy wiersz był przeczytany, czy nie, nie? Bo umieszczałam swój wiersz i potem tam właśnie się orientowałam, że ktoś, o już tak, właśnie pan Tomek przed chwilą przeczytał, nie, dziękujemy pani Beato. I oddychałam z ulgą i tak od tygodnia do tygodnia, nie, w takim napięciu. To rzeczywiście. No i jakie to szczęście, kapryl do żadnych. No. Po prostu już zaczęłam udawać, tak, że jestem szczęśliwa i że jestem gwiazdą tam w ogóle w wiersze, stąpanie, ale... Stąpanie po kruchym lodzie, nie? Tak, tak, po prostu bardzo, bardzo się bałam, co to będzie, no ale ten dzień nadszedł w końcu. Tak. Pamiętam, jak dziś, że Capryldo, ty chciałaś też bardzo napisać recenzję do radia i poprosiłaś mnie, żebym ci powiedziała, jaki film będzie recenzowany w następnym tygodniu, bo też chciałabyś obejrzeć. No i ci powiedziałam. I teraz ty opowiedz, co było dalej. Okej. Powiem, co było dalej, ale może zacznę od początku. Dobrze. Wiesz, bo, proszę bardzo. Wiesz, bo ja miałam podobny dylemat jak ty. Ja chciałam tam pisać, ale miałam wrażenie, że to tak coś napiszę, to będą takie głupoty, dlatego bo nie oglądałam tych filmów, nie miałam czasu czy możliwości obejrzeć. I właśnie dlatego były momenty, że na przykład nic nie napisałam pod filmem, albo na przykład napisałam coś tylko na przykład w twoim komentarzu, tam w twoim wątku. No bo głupio mi było, tak jak mówisz, kurczę, tu wszyscy się wypowiadają, no świetny film, a dla mnie, a ktoś inny, bo to nie, dla mnie to kiepskie, bo na przykład, bo Dorociński był sztywny, albo coś tam, nie, a ja się, tak no, przeczytałam, nie, tak przeczytałam, że szczęka, kurczę, o co chodzi? No więc dlatego stwierdziłam, że może no fajnie by było pokazać panu Tomkowi, że jednak rzeczywiście też jestem jakąś tam zwolenniczką filmów i też chciałam się sprawdzić, czy dam radę napisać jakąkolwiek recenzję do filmu. No i właśnie tak chcąc, kurczę, żeby tak nie było, że tylko takie tam bzdety piszę w tych komentarzach, no chciałam to, że może nie tyle zabłysnąć, co po prostu chyba udowodnić troszkę jemu i sobie, że jednak no tak, że tu jestem coś, tak, że jestem autentyczna, nie? W tym, że piszę, że lubię filmy, czy że go oglądam, to faktycznie, że może coś mam jakieś pojęcie na ten temat, no i właśnie dlatego poprosiłam cię wtedy o ten cynk, który mi dałaś i pamiętam, że to było, akurat to była recenzja do filmu, więc łatwiej mi było obejrzeć jeden film, i napisać, no, tak, tak, i napisać, napisać, chociaż też, Mulan. Też, tak, to był film Mulan, powiedzmy, że to też było tak, że jakoś obejrzany tak na ostatnią chwilę i na ostatnią chwilę napisana recenzja, natomiast ja się bardzo wtedy wczułam, bardzo się postarałam, ja sobie w trakcie filmu... pamiętam, ty tak, obejrzałaś nad stary, tak, stary, nawet, stary nawet film, obejrzałam, tak, animację, bo to była ekranizacja tak jakby i chciałam sobie to porównać i też ja taką wtedy napisałam dosyć długą recenzję, ale ja w trakcie, powiedzmy, tych oglądania jednego i drugiego filmu, ja sobie robiłam notatki, miałam jakieś tam przemyślenia, no i to faktycznie walnęłam taką recenzję, wysłałam. No i wtedy posłuchałam tej audycji. A jeszcze mogę się wtrącić tak? tylko, bo to w ogóle jeszcze tak się super złożyło, że ty interesujesz się Chinami, tak bardzo dużo wiedziałaś tak, i bardzo dużo tak, w tym filmie tak, byłaś w stanie zauważyć. Tak, byłam w stanie zauważyć. Tak, jakichś niespójnych albo... To znaczy powiedzmy... Albo spójnych. Tak. Takich drobiazgów, których nikt nie zauważył. No. Tak. Może nie to, że jestem jakąś tam maniaczką, ale w pewnym sensie kultura chińska, czy tam japońska właśnie, chociaż to są niby podobne, ale różne kultury, to mnie w jakiś tam sposób fascynuje. Tylko powiedzmy ta
taka ta stara kultura, taka rdzenna. Nie mówię o, powiedzmy, o tych fabrykach, gdzie tak zwanej chińszczyzny, która zalewa nasz rynek, nie? No to akurat, to mnie akurat nie fascynuje, no ale powiedzmy to taka pierwotna chińska czy tam japońska kultura. No i rzeczywiście miałam trochę tej wiedzy, czy tam powiedzmy swego czasu interesowały mnie jakieś tam sporty walki, nie? Czy sztuki walki, a tam w Mulan to no, faktycznie były jakieś tam sceny takie, kurczę, no bijatyka, nie? Bijatyka, więc... Mi się ten film podobał. No, i powiedzmy, byłam w stanie no, coś tam, więcej rzeczy tam w tym wszystkim wychwycić, zauważyć, także walnęłam taką, pamiętam, recenzję. No i później... Wspaniała, tak. To była recenzja, którą czytałam, tak. Tak, więc... Taka, że ja w ogóle... usiadłam. Wow, dzięki. Wiesz, no i tak posłuchałam wtedy tej audycji, pamiętam. No i pamiętam to gorąco, kiedy on zaczął czytać. Tak też się nie spodziewałam, też tak myślałam, to chyba nie zrobiłam żadnego wrażenia, nie? Ale pamiętam, jak on przeczytał fragmenty, nie był w stanie wszystkiego przeczytać, ale przeczytał fragmenty tego filmu, przepraszam, recenzji i ja pamiętam, jak on był podekscytowany. Ja też takich emocji dostałam wtedy, to była taka radość. I on też w tych... No i właśnie wyszła ta wtedy ta niefajna sytuacja, kiedy on w tych emocjach obiecał mi, znaczy no, książka to swoją drogą, wiadomo, jako nagroda za najlepszą recenzję, którą akurat przeczytał na antenie, no ale on w tych emocjach po prostu obiecał mi, że ta książka będzie z autografem. No i pamiętam, że to wtedy to wszystko tak runęło, a jeszcze, że tak powiem, dla dobicia całej sytuacji, kiedy jak czekałam na tą książkę i ta książka przyszła do mnie, to okazało się, że tego autografu nie ma niestety. I to było trochę dla mnie takie... Poczułam się zniesmaczona, ale powiedzmy... Teraz z perspektywy czasu to ja myślę, że pan Tomek naprawdę chyba chciał faktycznie dać mi tą książkę z autografem, ale prawdopodobnie redakcja nie wyraziła zgody. Nie dosłyszeli, wysłali za szybko. Albo za szybko wysłali, albo po prostu ze względów takich tych epidemiologicznych po prostu nie wyrazili zgody na to, żeby powiedzmy, żeby to było z autografem, tylko no wiemy, o co chodzi, no niestety, COVID-19. Powiem tak... No tak, bo ta książka z redakcji, bo musiała trafić do niego, tak, on by musiał podpisać z powrotem i więc tak, nie chcę, myślę, że pan Tomek miał szczere chęci, natomiast tutaj no gdzieś tam coś, na nich też nie chcę nic złego mówić, bo po prostu wiadomo, są pewne przepisy, nie wiem, kto wie, może by oni z racji tego ponieśli jakieś tam później niemiłe konsekwencje, więc okej, ja już zapomniałam o tej sprawie. Powiem tylko, że ja nie liczyłam na żadną nagrodę. No, na pewno autograf byłby dla mnie czymś bardzo miłym. Natomiast już dla mnie sam fakt, że zostałam doceniona, że zrobiłam takie wrażenie na panu Raczku, to już była dla mnie nagroda. Ja poczułam się, że się sprawdziłam. No i było bardzo fajnie. I później był ten moment, kiedy... No to później ty powiesz tak. Na temat tej sytuacji. Ja tylko dokończę, że później pan Tomek zadał dwa seriale i ja byłam w stanie tylko jeden z nich obejrzeć. No tam nie wiem ile odcinków, to było w ciągu tygodnia, trzeba było właśnie dwa seriale obejrzeć, no tak jak już wspomniałam, dałam Klan radę Gór tylko na pewno, tak, tylko... Ale... Klan Gór i drugi, który to obejrzałeś. Klan Góru nie byłam w stanie, wiesz co, Rysa to było bodajże, na podstawie książki. Klan Gór był na kanale Plus. Tak, no i ze względów dostępu do niego. I technicznych nie miałam dostępu, no i też myślę, że czasowo też bym nie dała rady obejrzeć obydwu, więc napisałam taką, jaką dałam radę, recenzję. No i napisałam panu Tomkowi, że przepraszam najmocniej, ale mówię, to będzie moja ostatnia recenzja, bo po prostu no, nie jestem w stanie cały czas oglądać i moje obowiązki mi nie powtarzają, przepraszam, nie pozwalają. Tym bardziej, że właśnie bardzo się wczuwam w to oglądanie, że mam przemyślenia, robię notatki i tak dalej, i tak dalej. No i na tym się zakończyła moja przygoda z Raczek Mówi. A co było w międzyczasie, to już ty powiedz sama.
Ja tylko powiem ci, że ja obejrzałam Klangor już wiele, wiele czasu po tym, gdy był pracą domową. I to był właściwie chyba ostatni film z cyklu tych mocnych, który obejrzałam, ponieważ ten film siedział we mnie tydzień. To masakra. Nie mogę, albo więcej nawet, nie mogę do tej pory jeszcze o niektórych myślę tam historiach i przenikają mnie dreszcze. To było o porwaniu dorosłej córki, znaczy zniknięciu dorosłej córki, bo się okazało tam coś innego. Ja nie mogę takich rzeczy oglądać, bo ja później to przekładam na życie i mam lęki po prostu, cierpię na nerwicę lękową, więc oglądanie takich historii źle na mnie wpływa. Ale jakoś potrafiłam w czasie, gdy były zadawane te recenzje, potrafiłam się jakoś wyłączać, ale potem jednak to się wszystko włączało po jakimś czasie. Ja tylko powiem, że ten dzień triumfu Kaprildy był dniem mojego upadku. To znaczy wtedy, gdy pan Raczek zachwycił się recenzją Kaprildy, czemu się nie dziwię, bo ja też się nią zachwyciłam, i jej po prostu jej wiedzą, jej wnikliwością, jej szczegółowością, no po prostu coś niesamowitego. Tam były nie tylko szczegóły dotyczące kultury chińskiej, ale również takich dużo takich psychologicznych rozważań o bohaterce i porównań do filmu animowanego. No naprawdę to było super. Ale w tym dniu dowiedziałam się, że pan Raczek nie odczytał mojego wiersza. No i mojej recenzji, to już pomijając. Dowiedziałam się o tym z Facebooka. Umieściłam tam swój wiersz i po chwili pan Tomek napisał: o pani Beato, zapomniałem kartki, zgubiłem kartkę z pani wierszem i nie odczytałam. I ja napisałam: no nic się nie stało, może ja już za dużo tych wierszy piszę, i już nie było odpowiedzi, więc po tym się zorientowałam, że to nie było zgubienie kartki, no że tak. To po prostu dał mi do zrozumienia, że on już, on już nie chce czytać moich wierszy. Że już jemu wystarczy. No tak, to można faktycznie odczytać, bo gdyby jednak chciał, to by mógł odpisać, ależ nie, pani Beato, proszę pisać, prawda? No sorry, że to powiedziałam, ale... Nie to chciałam usłyszeć. Kaprildo. Boże, przepraszam. Ale słuchaj, to było to oczyszczenie. Chciałam usłyszeć, że to był Facebook, nie był jego prywatny Facebook, tylko to był Facebook Radia Nowy Świat i on tam rzeczywiście go przez jakiś czas wchodzi, prawda? Mniej więcej przez godzinę po audycji, więc na przykład nie odczytał może moich wiadomości. No nie, ja chciałam się w tym momencie wczuć w ciebie, jak ty to właśnie odebrałaś, nie? O to mi chodziło. Dobra, okej, nic się nie stało. Ale wiesz, mogło być tak i tak, no załóżmy. Tak naprawdę tylko pan Tomek wie, co wtedy myślał. Tylko pan właśnie. Tomek wie, czy on tam tak. Czy on po prostu... Nie osądzajmy. Wiesz, tak, bo on rzeczywiście tam przez krótki czas tylko pisze. Właśnie, może nie miał czasu, pewnie. Na Radiu Nowy Świat, możliwe, że on nawet tego nie przeczytał, pewnie. Że ja tak napisałam. Tak. W każdym razie, nie wiem, ale równie dobrze mogła być ta druga wersja, że chciał mi dać do zrozumienia, że już ma tego dosyć. W każdym razie ja nastąpiła natychmiastowa blokada. Taka ogromna, że ja już odwróciłam się na pięcie i odeszłam. Ja już nie będę pisać, ja już niczego nie robić, chociaż napisałam chyba jeszcze jedną recenzję potem. Nie wiem, czy ją odczytał i napisałam nawet wiersz. I wiesz, że już nawet nie pamiętam do czego. Tak jakoś tak na pożegnanie, tak bez nadziei odczytania, tylko chciałam to jeszcze zrobić. Ale nawet nie pamiętam jakiego filmu. W każdym razie przeżyłam to okropnie, strasznie. Płakałam przez tydzień. Albo przez dwa. I jeszcze tym bardziej to było u mnie takie upokarzające, że tu w pracy cały czas, tu mówię tego tu w pracy, bo ja w ogóle nagrywam w tej chwili z pokoju w pracy, mimo że jest sobota, bo jest to taki piękny, wyciszony pokój. Tu w pracy byłam tą gwiazdą taką recenzencką, taki wywiad piękny ze mną przeprowadzono o miłości do pana Raczka i podejrzewam, że jakieś osoby zaczęły słuchać radia, no i proszę, słuchają i nie było żadnego wiersza, żadnej pani Beaty. No tak, no i gdzie te wiersze? Gdzie te wiersze? Przecież mówiła, że co tydzień pan Raczek na bank te wiersze czyta. No poczułam się naprawdę taka zlekceważona i okropnie. I jeszcze było mi tym bardziej przykro, że tu
tu Kaprylda powiedziała, że Paraczek sam z siebie zdecydował się ją uhonorować tą książką z autografem. Ja przez taki długi czas pisania wierszy do audycji, nigdy nie przyszło mu do głowy, żeby mi taką książkę podarować i było mi też przykro. Ja przyznaję po prostu, mówię jak było. Było mi po prostu przykro. Przecież nie dowijać tu w bawełnę, że nie pomyślał o mnie, tak? Że nie pomyślał o mnie, że też by było miło taką książkę. Ale Kapryl, to przysięgam z ręką na sercu, że nie miałam satysfakcji, jak się okazało, że nie ma tego autografu. Tak na dobrą sprawę, tak jak tu ludzie, prawda, się, większość ludzi się zachowuje, to powinnam się bardzo cieszyć. Dobrze jej tak. Miała mieć autograf. Widzisz, karma cię dopadła. Karma cię dopadła, draniu. Nie, naprawdę. Przyrzekam, że tak nie było. Było mi naprawdę bardzo przykro, że ja się rozczarowałam i później się jeszcze Kaprylda jedno rozczarowała, że tyle moich łez na próżno wylanych, bo ona nawet nie ma tego autografu, prawda, bo było mi naprawdę przykro. No siara. Ja jeszcze powiem może, co ja tu robiłam wcześniej, bo naprawdę tak zabiegałam o tego pana Raczka, tak bardzo chciałam nawiązać z nim jakąś relację, kontakt, spotkać się, porozmawiać. Tak bardzo liczyłam na... Znaczy, byłam bardzo wdzięczna za to, że mnie zauważył w tym tłumie, prawda, i wyłowił, a później im wyżej weszłam, tak, to tym bardziej bolała, jak upadłam. A w każdym razie robiłam rzeczy naprawdę niespotykane, powiedziała. Przechodziłam samą siebie. Jak się dowiedziałam, że jest licytacja kolacji z panem Raczkiem tam w ramach wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to wystartowałam w tej licytacji na Allegro i naprawdę wyciągnęłam za skórniaki i mój mąż powiedział, że jeżeli mnie to uszczęśliwia, to proszę bardzo, i miałam przeznaczone na to 7 000 zł, ale nie wystarczyło, naprawdę nie wystarczyło. I później było mi tak dziwnie, naprawdę, gdy okazało się, że producent filmowy wygrał tę kolację, bo po prostu na Allegro już on sobie ustawił pewnie tam limit, pewnie jakiś niespotykany. On by mógł wydać i 30, i 50. Ja rozumiem, że to cel był szczytny, prawda? I te 7 tysięcy to naprawdę poszłoby na cele charytatywne, tylko tak mi się dziwnie zrobiło, z kim ja się licytowałam, nie? Już na starcie byłaś po prostu... Bo od razu byłam przegrana i nie wiedziałam o tym, nie? Liczyłam na to, że tam rzeczywiście jacyś tacy ludzie zwykli, którzy chcą się z nim spotkać, nie? Wyciągają pieniądze i się licytują, ale nie. Ja tam wbiłam 7200, tak? Natychmiast skoczyła następna kwota. Ja się w tym momencie zorientowałam, że tam jest ustawione, wiesz, może i na 30 tysięcy, może na 50, nie wiem. Na pewno tę osobę było stać. Drugim takim, raz tu przyznaję, drugą taką historią, którą zrobiła, to na Hype mi zamówiłam sobie filmik dla samej siebie. Tam można zamawiać filmiki ze znanymi osobami dla swoich bliskich, na przykład jakieś życzenia. Fajne to jest naprawdę. Tam możesz sobie wybrać osobę, którą lubisz i takie możesz życzenia zamówić i zostaje nagrany filmik przez tę osobę. Ja sobie zamówiłam filmik dla samej siebie po tej przegranej licytacji, żeby mi pan Raczek poprosiłam, żeby mi napisał, o czym byśmy rozmawiali i co byśmy jedli na takiej kolacji, gdyby była taką wirtualną kolację. A on tak mi pięknie mi, że nagrał mi taki filmik, że bardzo dziękuję, że mamy taką wspaniałą relację w radiu i jest przekonany, że gdy skończą się ograniczenia covidowe, to spotkamy się na prawdziwej kolacji. Kiedyś mi jeszcze napisał, że spotkamy się też w kinie, tak, że razem pójdziemy do kina, ale niestety. Tak samo jak z twoim autografem. Tak samo się stało. Być może dlatego, że ja po prostu już ten kontakt zerwałam, już nawet nie piszę żadnych komentarzy. W każdym razie smutno się dla nas skończyło. Nie ma co gdybać. Ja tylko tak sobie pomyślałam, to pisałam ci, pamiętam wtedy, droga Kapryldo, że gdyby tam w tej audycji było na przykład mówione, że jakieś losowo
wybrane komentarze, czy tam no nie właśnie, wiem, jakieś tak, listy, to by nie było tak przykro, nie? Ale no tam właśnie, jest, a tam wyraźnie... już od razu bardzo drastyczna najlepsze selekcja. I najciekawsze. Tak. No tak, najlepsze i najciekawsze, czyli nieprzeczytany znaczy nieciekawy i w ogóle niedobry. No tak to można, no, to takie tak sobie można pomyśleć. Faktycznie, bo tak z jednej strony... No, cały czas, nawet jakby ktoś no, rzeczywiście pisał co audycję najlepszą recenzję, no to kurczę, ileż można czytać recenzję tylko od jednej osoby. Co innego, gdyby ta osoba miała oddzielną audycję, to by se mogła pisać recenzję, nie? A jeżeli to jest taka dla wszystkich, no to rzeczywiście to takie troszeczkę gdzieś tam coś nie zgrzyta. No nie zgrzyta, to bardziej, że to taki, wiesz, o jakim kanale w tej chwili myślę, takiej pani, która bardzo szybko zdobyła popularność i 100 tysięcy subów. I ona tam też urządziła konkurs na no, takie pewne przedmioty kultowe w jej audycji. Ale od razu powiedziała, że to będzie losowanie, że nie będzie, że pisać komentarze, które najbardziej filmiki się polubiło. Tak. I że ona będzie losowała, a nie, że będzie wybierała najlepsze komentarze. Tak. I wiesz, w tym momencie mi przypomniałaś, jak... chyba nie wspominałyśmy, że ja taki niszowy kanał prowadzę, gdzie my właśnie, no teraz to już na różnych kanałach się spotykamy z przyjaciółmi wirtualnymi, no ale powiedzmy było coś takiego, pamiętam jak obiecałam wam zrobienie pewnych takich drobiazgów, takich symbolicznych prezencików i pamiętam jak wreszcie dałam radę zrobić te prezenty, bo powiedzmy część miałam przygotowanych, część jeszcze czekało i pamiętam, że później nagrałam filmik, w którym tak jakby daję wam te prezenty i no pokazuję je po prostu i z takim opisem dla kogo to jest. I też miałam dylemat od kogo zacząć, kto będzie na końcu, więc zwyczajnie zrobiłam losowanie i też nawet chyba w opisie filmu napisałam, że o kolejności po prostu dawania prezentów zadecydowało losowanie, bo, no bo powiedzmy każdy dla mnie jest wyjątkowy, każdy jest ważny i też nie chciałabym w jakiś sposób wyróżniać, więc no myślę, że masz rację, że bardziej jakieś losowanie tutaj może by było A przynajmniej lepsze. Powiedzenie, że jest to losowanie, żeby tak nie było innym tak, przykro, tak nie? Że tak. Ci, którzy obejrzeli, ci, którzy postarali się, może nie mają jakiegoś ogromnego talentu pisarskiego, ale specjalnie się postarali tej audycji, to by było miło, gdyby... No to też by była też różnorodność jakaś, prawda? Różne punkty widzenia. Albo gdyby może na Facebooku były prezentowane te pozostałe recenzje, które nie były odczytane. No na pewno by to tak... No mnie to by... Wiele stresu zdjęło, tak? Ale podejrzewam, że tam są osoby nie tylko tak wrażliwe jak my, nie tylko takie szukające szczęścia, tylko które po prostu może im tak aż nie jest przykro, gdy nie jest odczytane ta recenzja. No tak, też nie wiem, nie wszyscy są tacy sami, prawda? Może nie każdy tak to przeżywa. Nie wszyscy są tacy jak my, bardzo przeżywający i zaraz upadający, a to zaraz wpadam w jakiś dół depresyjny i po prostu się fatalnie czuję po takich historiach. I pozwolisz, Kapryldo, że wiersz odczytam, już nie będę zamęczać, wiersz o taki, który sobie napisałam, który już znasz, który sobie napisałam na zakończenie tej historii, na pożegnanie pana Raczka. Czyli nie wiem, może uczcimy to minutą ciszy. No dobrze, to zamiast minuty ciszy będzie wiersz w takim razie. Tak, będzie wiersz i powiem ci, że gdy pisałam ten wiersz, pamiętam w autobusie, to naprawdę łzy mi leciały jak grochy. No, to... O, teraz nawet mam łzy w oczach. Często bywam smutną sową. Cień księżyca mam na kołdrze. On zamieszkał w mojej szklance i bywało całkiem dobrze. Głos mi szeptał latem, deszczem, czyste tony, jasne słowa. Zaginionym był bliźniakiem, gdy wstawałam wciąż od nowa. Z nim po różę szłam na gali i martwiłam, kiedy zniknął. Tak cieszyłam, że się znalazł, a głos w tłumie Betty krzyknął. Sklejam rymy z taśm filmowych, a głos gubi moje serce. Zawinięte w małą kartkę, chyba nie chcę wierszy więcej. O, powiem, że płaczę, gdy to przeczytałam, jest mi smutno, ale
no właśnie, może jakąś konkluzję o tym szukaniu szczęścia z panem Raczkiem i szczęścia w filmach. Czy jest to możliwe? Znaczy, wiesz co, powiem tak, że znaczy, co do pana Raczka, to myślę, że może to po prostu... Może czasem nie ma sensu robić sobie, mieć takie za duże oczekiwania, bo wtedy, tak jak powiedziałaś, że człowiek im wyżej wejdzie, tym z wyższej wysokości spadnie i będzie bardziej bolał on. Natomiast co do samych filmów, ja myślę tak, że dla mnie filmy są jakimś tam sposobem na ukojenie, powiedzmy, jakichś stresów czy sprawienie sobie przyjemności, ale pod warunkiem, kiedy oglądam te filmy wtedy, kiedy mam na to ochotę i też taki film, na jaki mam ochotę, to wtedy dla mnie ma sens, że powiedzmy ja wracam po pracy zestresowana, mam, nie wiem, jest wieczór i żeby przed snem troszeczkę poprawić sobie humor, to na przykład włączę sobie odcinek jakiegoś fajnego serialu, który sprawi mi przyjemność, że pośmieję się albo no, po prostu oderwę się na chwilę. To rzeczywiście dla mnie wtedy ma sens, a takie... No, oglądanie takie, powiedzmy, jakby to powiedzieć, ze stresem, bo to jest pewien stres, no bo żeby dać radę obejrzeć ten film i jeszcze dobrą recenzję napisać, no to jakoś tak dla mnie to nie przemawia. Najlepszą, nie? Albo najciekawszą. Także to akurat do mnie nie przemawia. Tyle bym powiedziała w tym temacie. No ja powiem, że także spotkanie tak z recenzowaniem do radia to tylko chyba dla osób z teflonową głową. Nasze głowy, znaczy przynajmniej moje, ale chyba twoja, myślę, jeszcze też, jeszcze są za bardzo wrażliwe i jeszcze nie znalazły tej ciszy, tego spokoju, tego takiego uwierzenia do końca w siebie, żeby móc to sobie robić, tak? I no jak nie przeczyta, no trudno, może przeczyta następnym razem, nie? My jeszcze za bardzo jesteśmy chyba takie ambitne. Znaczy nie, może nie ambitne, źle powiedziane. Za bardzo chcemy się potwierdzić, tak? Potwierdzić to te swoje zdolności, swoją wartość, tak? Tak, niedowartościowane. Jeszcze nie jesteśmy gotowe. Tak, too soft. No, sensitive. Jeszcze nie jesteśmy gotowe, ale dla osób twardszych niż my polecamy, bo może nie co tydzień, prawda? Przecież to by można było też, kurczę, jakoś uspokoić, żebym nie musiała co tydzień, mogłabym co dwa tygodnie. No tak, wtedy, kiedy mam wybierać ochotę, sobie. Właśnie. Przecież nikt nie każe tych filmów oglądać, pisać recenzji, nie? Na przykład siedzę, ten film to mi się podoba. O, do tego napiszę recenzję i wyślę. No tak, to może tak to sobie wybrać, tak. To wydaje mi się, że jest to bardzo dobre. I taki film, taki pod siebie oglądanie na wyciszenie i na uspokojenie. To naprawdę... Te filmy są fajne. No właśnie. Wiesz, tak... I droga, no mów proszę. Nie wiem, może myślimy o tym samym, bo ja tak właśnie, kurczę, bo zrobiło się sentymentalnie, były trudne momenty. Może, żeby tradycji stało się zadość, to może teraz jakąś anegdotę powiem, nie? Tak jak w znanym teleturnieju. Mam nadzieję, że nie będzie straszny suchar. No cóż, no dobrze, więc... Jak będzie, to tym fajniej. Tym fajniej, nie? Fajniej. Proszę bardzo. Więc to mi się przypomniała, wiesz, sytuacja ode mnie z pracy jeszcze, jak z dawnej pracy, tak jak... przyszła nowa koleżanka. I u mnie akurat taka sytuacja była, że my wszyscy siedzieliśmy, oprócz szefa oczywiście, który miał oddzielne pomieszczenie, ale wszyscy pracownicy siedzieliśmy w jednym pomieszczeniu. Tam nas było 5 osób. 4 zazwyczaj, 5 czasem bywała, bo to była szefowa, tak. Aha. Ale 4 osoby, nie? No i grało sobie radio. Radio sobie grało, popularne radio. Nikt nie marudził, było jak było, nie? Przyszedł taki moment, kiedy była ta nowa koleżanka. Ja sobie coś robiłam. Ona z tyłu za mną siedziała przy swoim stanowisku, nie? Radio grało w tle. Tak co chwilę ta koleżanka wydawała z siebie taki okrzyk: kurza melodia! Nie? Tam w tym razie, bo kurza melodia. No właśnie, i ta sama myśl przyszła mi: o co jej chodzi? Piosenka jej się nie podoba? Czy co? No, za chwilę, kurza melodia! Nie?
I ja dopiero po pewnym czasie zorientowałam się, że ta kurza melodia to była, to był po prostu substytut wulgaryzmu. A. I to coś z tylu... Psiakość. Albo kurza stopa. Na psa urok. Kurza stopa, motyla noga. Motyla noga, tak. I to tak... I tyle. Nie był to straszny słuchaj. Nie. Znaczy ja ci powiem, nie wiem czy uważasz podobnie, ale podobno ja mam talent do opowiadania kawałów. Kurczę, wiesz co? Tak. Wiesz co? Przypomniał mi się jeszcze jeden, ale on jest dłuższy, więc zostawię sobie go na nasz następny odcinek. Przypomnij mi. Tak, to będzie... Kurczę, muszę sobie zapisać. Tak. Słuchaj, Capryldo, a ja chciałam skorzystać z okazji, że nagrywamy taką piękną audycję i wiem, że będzie nas słuchało kilka osób. Aha. I ja chciałabym te osoby pozdrowić. Tak, i, właśnie. Tak, nasz turnus. Nasz to pozdrawiamy nasz turnus, tak. Pozdrawiamy cały nasz turnus. Hejo, hej, machamy do was. Czałuję wszystkich. I ściskam tule. I love cię. I jeszcze pozdrawiamy kanał. Pozdrawiamy kanał Endurosport. Pozdrawiamy, tak. Astra. Pozdrawiamy. I just like singing. Czyli dla informacji Singa pozdrawiamy, tak. Chociaż tak, Sing jest kobietą. Pozdrawiamy Singa. Sing jest kobietą, tak. Tylko ma taką ksywkę. Tak, pozdrawiamy kanał Sing Vanguarda, to też jest kanał Sing. No i jeszcze Izę pozdrawiamy. Tak, oj, zapomniałam jaki jest. Widzisz, Iza? Jaki jest? Izabeli, ja nie zapomniałam Izabeli, o Izie, tylko zapomniałam jaki Izabeli, jest. Izabeli, ale jak jaki to? Jest, jaki kurczę, kanał? Właśnie. Czekaj, zaraz to... Może to powiemy w następnej audycji, tak, albo ty ale jeszcze to sprawdź. Dlatego, bo po prostu Iza nieczęsto się pojawia, ale my o niej pamiętamy, tak. Mamy ją cały my czas o niej pamiętamy. W serduszku, tak. Także pozdrawiamy serdecznie. A ja jeszcze Izę. Chciałam pozdrowić i ty chyba też, właśnie to pozdrawiamy razem, serdecznie Marcina Lera. Oczywiście, tak. A Marcin wielu jest, sukcesów tak. Na pułtuskim rynku oczywiście, i nie tylko. Jest naszym nowym przyjacielem, więc tak, tym bardziej go również pozdrawiamy. Marcin, tak. Dajesz. Marcin, dajesz. Tak. Piosenki nagrywaj. Nagrywaj, no. A może kiedyś razem zaśpiewamy? Ja mam... Tak, ja mam taką właśnie kiedyś, ja mam takie marzenie, żeby Caprylda z Marcinem kiedyś, nie tylko bardzo na kultuskim rynku, tylko na jakiejś wielkiej scenie, żebyście razem zagrali na gitarach i zaśpiewali. No kto i wie. Izy kanał jaki? Izy. No, pamiętam Izabeli, ale numerku na cyferki na końcu nie pamiętam. Dobra, Izabeli. Izabel, nasza piękna, nasza najmądrzejsza tak, po prostu. Naszą kochaną pozdrawiamy, pozdrawiamy cię serdecznie tak. I w naszej następnej wspólnej audycji sprawdzimy i powiemy tak. Nazwę twojego kanału. Tak jest. I papa. Papa wszystkim. Także, papa tak. Wszystkich. O, i wszystkich papa, pozdrawiamy. Agu też jeszcze. Agu, Jacek. Megi. Magda, ty się kurczę Astra, nie wygłupiaj, tylko się odzywaj. Się tylko się do nas odzywaj. Tak. No. Megi wie o co chodzi, także na pewno się teraz śmieje. Będzie się śmiała, bo jeszcze tego nie słyszę, bo my to dopiero nagrywamy. Tak. No ale wkrótce się ukaże. Ukaże się. Niedługo, bo chyba nie wytrzymam i po prostu na szybko zmontuję ten filmik. Dobra. Okay. Ja mam co trzeba. Dobra. To na razie. To na razie ja lecę za chwilę do pracy, do razie, a ty będziesz wychodzić audycji. Z pracy, tak? Tak. Ojej, dobra. Jak długo popatrz. Nam to zajęło. No, papa, no nic, cześć. Papa, ale to wszystko dla pana Tomka. No, cześć tak. Kochani. Pozdrawiamy. I pana Tomka pozdrawiamy. Pana Tomka oczywiście. Wszystkich jego fanów, maniaków i... Tak, i Radio Nowy Świat. I Radio Nowy Świat. I do widzenia. I słuchaczy, i do widzenia. Pa, pa, cześć. Pa, pa.